Już drugi raz wspieramy to przedsięwzięcie jako Biuro Informacji Kredytowej i jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach projektu tej Bank Risk, gry symulacyjnej. To ja z mojej perspektywy jest to o tyle istotne, gdyż wiele lat temu, jak zaczynałem moją przygodę z bankowością, to jeszcze to nie była gra Bank Risk, ale to była innego rodzaju gra symulacyjna, zarządzanie bankiem, w której miałem możliwość uczestniczyć podczas szkolenia zagranicznego. Osobiście byłem bardzo zafascynowany udziałem w takim przedsięwzięciu, gdyż w ciągu 7 dni można było przejść taki szybki kurs bankowości, ale nie tylko w układzie teoretycznym, ale także praktycznym, ponieważ budowało się bank, tworzyło się strategię, zarządzało się bankiem, a potem trzeba było też pokazać, że są wyniki. Także z punktu widzenia kształcenia, procesu kształcenia, jest to niezwykle efektywna forma budowy kompetentnych kadr kierowniczych, przyszłych kadr kierowniczych banków, a także doskonalenia zawodowego. Z punktu widzenia Biura Informacji Kredytowej jest to też niezwykle ważny sposób dotarcia z informacją o takiej instytucji, jaką jest Biuro Informacji Kredytowej, do osób, które albo aktualnie są zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem, albo w przyszłości będą, a bez wątpienia są tą perspektywiczną kadrą menedżerską sektora bankowego. Równocześnie w ramach każdej edycji wprowadzamy takie zadanie dodatkowe, które jest bezpośrednio związane z działalnością Biura Informacji Kredytowej. W tym roku chodziło o przygotowanie prezentacji, która by odzwierciedlała zalety, przydatność systemu wymiany informacji kredytowej na temat przedsiębiorców.